Cześć wszyscy, nazywam się Maja Szewczak i dzisiaj Ci pokażę, jak zrobić szopkincowego chłopca na Sketchu. Po pierwsze, usuńmy wszystki makijaż, ale zostawmy oczy, bo ten chłopiec nie będzie nosić makijażu. I sprawdź, żeby wszystki makijaż zniknął, używając tego narzędzia. To wygląda bardziej jak chłopiec teraz. Czekaj, włosy. Trzeba włosy poprawić. Dalej zostawię blondowe włosy dla tego chłopca. Będzie motylkowy chłopiec. Szopkincowy. Trochę poprawimy, trochę zamarzymy, żeby lepiej wyglądało. I trochę włosów poprawimy. I tak wygląda. Teraz ubrania jakieś zrobimy. Co z mojej galerii mamy? Co by się dla tego chłopca nadawało? Nie chcę tego. Chcę, żeby to był motylkowy chłopiec. Może tego użyjemy? Trzeba jego spodenki poprawić. Kolor najbardziej nadawający. Może nie to. Trochę poprawimy tutaj.
teraz wygląda lepiej. Teraz dodamy jakiś bluzkę. Może z tego. Przepraszam wszyscy, ale nie mogę tego filmu robić dłużej niż 15 minut z powodu tego, że nawet nie zweryfikowałam mojego kanału. To kończę ten film. Gdy wszystko będzie to trzeba zrobione, bo wiecie co zrobić. Tylko trzeba talentu. Już mój motylkowy chłopiec szopkincowy jest zrobiony. Trzeba tylko połączyć ciało i jego ubrania razem. Co myślisz? Myślę, że nazwiemy go Tylek. Motylek. Może żółty tekst. Co myślicie wszyscy o moim szopkincowym chłopcu? Jak ja zrobiłam? To jest lekcja. Proszę powiedzieć w komentarzach i proszę zasubskrybować. I dać ręce do góry. Pa wszyscy! Zobaczymy się na następnym filmie. Pa!